Cześć moi drodzy, bardzo serdecznie was witam, kolejny odcinek moi drodzy na tym kanale. Dzisiaj jest kolejny odcinek z waszej ulubionej serii, czyli pojedynek DEYV vs YouTuber. W dzisiejszym odcinku moi drodzy zaprosiłem tutaj zielonego króla na pojedynek. Dzień dobry, wiesz, że jest szwagier. Jest z nami również syn Paliona, który będzie dzisiaj sędzią, ponieważ Klos jest chory, więc nie jest w stanie dzisiaj być. No i moi drodzy, ogólnie Klos choruje na zjazd, więc jeżeli chcecie, żeby Klos wyzdrowiał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, to wtedy on będzie zdrowy. No i też możecie napisać w komentarzu propozycję następnej osoby, która może wziąć w udział w naszej kompetencji. A w dzisiejszym odcinku, Paweł, chciałem ci tylko, Paweł, powiedzieć, że Palion, nie wiem czy wiesz, ale zostaniesz rozgromiony, ponieważ ja jestem mistrzem Minecrafta. Póki co wygrałem... Ja nie wiem jak to wyglądać te konkurencje, ale... No. Zobaczysz. Zniszczony. No nie, jak to zobaczysz na filmie, co ja zrobiłem. Dobra, nie, dobra. Młody, możesz prowadzić ten odcinek. Jesteś prowadzącym, Krzysztof Ibisz. Parkour, no, ja już w tym parkourze jestem doświadczony. Ja już ten parkour drugi raz będę robić w życiu, więc mam lekki experience, więc ogólnie ja może pokażę, jak wygląda przejście, bo Paweł może nie wiedzieć. Nie, ale to jest cheat! To jest cheat, co robisz. Nie, zaczyna się na dole. Zielony, nie można tak oszukiwać. Dobra. Ogólnie zaczyna się to tak, idziesz tu, później tutaj, idziesz tam. Wiesz, musisz ogólnie wejść do góry, no to tutaj sobie wybierasz, jak chcesz wejść, no możesz wejść właśnie w ten sposób. Pyk, robisz... Oj, spadłem, no i tyle by tego było. No i bym przegrał. Ogólnie to jest tak, że każdy ma 3 podejścia. Ten, kto dojdzie dalej, po prostu wygrywa. Meta, Paweł, jest w tamtym miejscu. Widzisz, tam na końcu tam jest dzwon i w tego dzwona tam się u góry wali. Więc jeżeli tam dojdziesz, no to po prostu wygrywasz. No więc, jako że jesteś gościem, możesz zacząć, proszę bardzo. Młody, masz stoperek? A na czas? To jest na czas, tak jest. Się postawić. Go! Dobra, leci. Jest, że nie wiem, jak oni to robią, że oni to tak szybko potrafią przejść. No. O, pierwsza próba zwalona! Pierwsza próba. Na szczęście masz jeszcze 2. Na szczęście masz jeszcze 2. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, Paweł? Paweł! Gdzie ty, Paweł, wlazłeś? Do wody? Aha, dobra, już na szczęście się odnalazł, okej. Teraz masz drugą próbę, więc wiesz, no jeżeli teraz ci się nie uda, no to masz jeszcze 3. próbę, ale potem już nie masz żadnej próby i przegrałeś, więc you know. Tutaj musisz się postarać. Ale w ogóle nikt nie odpalił czasu, młody, odpaliłeś czas, bo on już jest w połowie. Dobra, to jest jakieś 8 sekund, no ale co ty zrobiłeś? A, dobra. Nie, no nie ostatnia, bo wtedy nie spadł, po prostu zszedł sam. Druga. Go! Leci! Zielony król, palionowic król! Zobaczmy jak tutaj... No tam musisz, tam, tam musisz przejść, no. Dobrze. No i tam teraz, no i dookoła musisz, no i tam na górę teraz, nie? Zobaczymy, czy mu się uda. No już raczej to się uda, dzwon. Dobra, jest dzwon. Okej, 19 sekund. To jest swój czas, ja go muszę pobić. Okej, zobaczymy, czy mi się uda. Okej. Młody, czy jesteś gotowy na odliczanie? To jest chyba dużo, no. To jest szybko, bardzo. 3, 2, 1, Nie! Dobra, chwila się stresuje, no. Ja tu trzeba wziąć, kurde, głęboki wdech, dobra. Okej. Pyk, ile? 19 sekunda i 97 sekund, później trochę. Co? Jak to jest możliwe? Nie! Przegrałem o 90 setnych? Boże święty, to są... Dobra, chodźmy do drugiej konkurencji, dobrze, uznaję cię... Ty spadniesz w połowie. Ty, pa, jak mu dobrze idzie, ty, jakiego ty masz dobrego syna. Co on robi? Co on... Aaa, frajer. Dobra, nie, idziemy dalej. Druga konkurencja, panie prowadzący. Krzysztof Ibisz, prowadź. Bóg młodości, prowadź na drugą konkurencję. Jakie pakowanie na siłowni? Czekaj, jak my się tutaj mamy zmierzyć? Ale weźcie sobie tutaj wodę na wszelki wypadek, żebyście się tutaj sprawnieni Co to kurde? To jest jakiś trening, tak? Trening. Czekaj, dobra. Czekaj. Dobra, dobra, lepiej prowadź. Chodź, zielony. Dobra, prowadź lepiej do drugiej konkurencji, bo wydaje mi się, młody, że przygotowałeś na pewno coś ciekawszego. W sensie to jest prawdopodobnie to samo co od Kloca, tylko dzisiaj przejeść pałeczkę po Klocu, więc spoko. Dobra, pokaż to nam tutaj, jak to wygląda. Nie, to jest najgorsze! Najgorsze, wiadro challenge jest najgorsze, co może być. Ogólnie, wytłumacz młody, o co chodzi. Prosta piłka. Rzucacie, że tak powiem, macie tutaj 3 próby, 3 wiaderka i robicie w ten sposób. Tutaj wyrzucacie wiaderko nad siebie i potem próbujecie je złapać. Nie, w łapie jak jest, co ty mi tu... Tutaj się spada, tutaj, w tą stronę, to w tą stronę. Dobra, weźcie sobie wodę na popitę, bo to już nie da przełknąć w ogóle. Dobra, masz tutaj wodę. Dobra, Paweł, jako że jesteś tutaj gościem, możesz sobie wystartować pierwszy, jeżeli chcesz. Ja. Więc proszę bardzo, powiem za... Dobra, lecisz tutaj, Palionowy, lecisz! Ej, udało mu się, dobra, teraz ja. Ej, no, co ty zrobiłeś? Dobra, Jezus, słyszyłem, ale to jest chamskie takie spychanie. Jak mu się to udało? Ty, twój syn jest dobry. Ogólnie to są 3 próby, tak? Z tego co widzę, bo są 3 wiaderka, więc mamy... Dobra, zobaczymy, czy ktoś zginie za trzecim. No ogólnie jest 1-1, tak, są trzy próby, więc tutaj 3 razy... Mam lecieć już? Tak, możesz, no. Dobra, możesz lecieć, dawaj, jedziesz. Uwaga. Przeżył, dobra, no teraz ja. Okej. Yeah, boy! Dobra, teraz ostateczne. Ostateczne zróbmy tak, jak ja zrobiłem z Milki, że żeby teraz zrobić, trzeba wyrzucić wiadro, złapać je w locie i wtedy dopiero dać wodę. To jest teraz to, co trzeba teraz zrobić. To jest za krótkie. Nie, to się da uczynić. Więc, dobra, okej, ja mogę... No, dawaj, no. Dobra, teraz ja, okej, moja, czekaj. O kurde. Ja nie mogę, ale fake! Jaki fake! Nie wyszło, no. Dobra, no ale ty też tego nie wykonasz, stary, nie masz szans. Jest... Czekaj, no ja już biorę tą wodę, ja już tam idę, nie? Ale jeżeli o to chodzi, tego się nie da wykonać, to jest mega ciężkie, nie? Więc tutaj musisz... Zostaw moje itemy! Gdzie ty jesteś? No dobra, spokój się. No, bo rozmawiamy o tym incydencie później, dobrze? Czekaj. Muszę tutaj zalepić swoje błędy, czekaj. Ej, jak to tutaj to było zrobione? Dobra, to było tak, dobra, okej, mamy to. Okej, a więc tak, tu są czyjeś itemy, to nie są moje itemy, kto miał takie itemy tutaj? To jest enchantowana zbroja cała. Dzięki. Dobra, dawaj Paweł, teraz ty, Paweł, dawaj, bo ty jeszcze nie zrobiłeś, dawaj. Rzucasz i musisz to złapać. Co? Kurde, miałem to! Miał to. No, dawaj, no. Co on to zrobił? Weź tą wodę do wiadra. Jaki koks, ej. Co jest w ogóle? Paweł, on to zrobił. On to dał radę zrobić, on to zrobił na moich oczach. Ja coś zrobił, ale mi się slot przebił. Ale to jest koks ziomek. Wszystko mi zabrał. Dobra. Oddam ci. Cześć, potężniak jest mój. Dobra, okej, teraz następna konkurencja, młody, bo nie ma co, lecimy, nie śpimy. Następna konkurencja. To będzie konkurencja, moi drodzy, z budowaniem. Budwanko? Dobra, to jest akurat... Paweł, stajesz tu! Paweł, tu jest twoje pole do manewru, moje jest tutaj pole do manewru i walimy i po prostu młody nam daje, co budujemy. W skrzynce są itemy, nie można wziąć innych niż są w skrzynce. Tak, no i dawaj młody. Dobra. Wybieraj, co budujemy, bo naprawdę jestem ciekaw, co wybierzesz. No. Dobra. Tematem jest główka Creepera. Robicie główkę Creepera. Czas stać. Ale co, tylko z kobla? Dobra. No, to jest proste. Główka Creepera. Jezus, jak zrobić głowę Creepera z całego kobla? To jest mega łatwo, stary. Jak ty tego nie zrobisz, to ja się naprawdę, no, zaśmieję się. Kompletnie. Dobra, nie totalnie jak zrobić głowę Creepera z samego kobla, ale... Ale okej, tutaj postaram się... Mam nadzieję, że nam się uda. Macie minutę, jest... Nie wiem, ile tam czasu się... Daj czas. Dobra, to 3 minuty macie, 3 minuty, ale nie więcej, moi drodzy. Nie, no jak 3 minuty to za dużo, minutka jest git. Minutka jest git. Ja myślę, że już skończyłem. Dobra. Zobaczymy, co wam pokaże Paweł, ja tam na razie nie zaglądam, ale... Daj chwilę. Nie no jasno, oczywiście chwilę, tutaj mam widzimy jakieś ryby w ogóle rąkami. Dobra, spoko. Dobra, jest to... Warto by było to przepicko, ale patrz, widzisz, tutaj... Zobacz co robi Paweł i on chyba wygra tą konkurencję. Ja! Jaki w ogóle kozak! Ej, dobra, nie patrz co ja... Dobra, w ogóle nie patrz co ja zrobiłem lepiej, w ogóle nie patrz co... Jaki koks, ja nie mogę... To jest jak taki czarnoskóry, ma takie usta. No nie dało się zrobić Creepera z samego tego, no kurde. No, patrz co tam jest, O ja! Jak ty wiesz? Ale ty mogłeś zgadnąć! Ja tego nie wiedziałem! Ja tego nie wiedziałem, naprawdę, nie widziałem tego! Boże święty, ale lamerskie ze mnie teraz frajer. Dobra, nie. Chodźmy do kolejnej konkurencji. Boże święty, co jest tutaj? O Jezus święty, ile materiałów. Kurde, dobra. Teraz uwaga, kolejna konkurencja. 2 staki wełny, okej. Dobra, no. Uwaga, a tematem będzie... Drzewo, moi drodzy, drzewo rysujemy, takie drzewko fajne. Drzewo z wełny. Drzewo z wełny, stary, drzewo z wełny, no, dobra. Drzewo z wełny, takie żółte, szkoda, że nie zielone, ja bym wolał zielone. No ale może być żółte. Dobra, damy radę, widzowie. Widzowie, ja jestem mistrzem tutaj architektowania drzew. Drugi robi nie wiadomo co. Co ty gadasz? Przecież on robi pewnie takie samo jak ja. Nie wiem. Młody, ja tutaj jestem po prostu dobrym budowniczym, Ej, weź tutaj pomoc tam dłoń moją. Tutaj jakąś ziemię ci dałam, wyrzucę. Nie no, nie ma oszukiwania, no co to ma być? No rozumiesz, że twój stary, ale bez jaj. No, kurde. Co za... Oszustwo! Mięsa tylko po wierzchu, a w środku samożersko. Dobra, tutaj jest pięknie, no ja jestem po prostu zadowolony. Dobra, niech będzie. Dobra, moi drodzy, nie macie dużo czasu. Zróbmy tak, ostatnie 30 sekund. Ja odliczam. 30 sekund, nie macie dawaj, możesz odliczyć na spokojnie. Czuję się totalnie komfortowo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dobra, 29. Ej, Paweł, skończyłeś już, czy nie? Czekaj, jeszcze nie. Dobra, jeszcze nie. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, robiłeś już jeszcze nie? Dobra, czekaj. 19,5, 19,4, 19,4, 19,5, 19,5. Dobra, ja jestem gotowy, no nic tu więcej nie wykminie. Dobra, koniec, uwaga. Dobra. To nie jest strach na wróble, tylko palma nad Los Angeles, tak? Ja powiem szczerze, co o tym myślę. No nie. Boże święty, ale to jest tak nie fair. Znaczy, dobra, no Paweł ma lepszy łeb, no jest, ja bym w życiu nie wpadł, żeby takie drzewo zbudować. Ja od razu myślałem, że to trzeba właśnie w taki sposób zrobić, no nie wiem. Po prostu nie ośmieszajmy się, przejdźmy dalej, bo ja coś czuję, że moje, nie wiem, moje libido spadnie o 1000% po tym odcinku. Dobra. No to dawaj coś solidnego, bo coś mi się wydaje, że teraz Paweł zostanie rozgromiony. To mi się wydaje, że... Nawet skojarzy, co mamy z tego zrobić? No to na przykład... Chatę dla syna Paliona, tak, dom dla syna Paliona. O Jezus święty. Ale to łatwo w sumie. Dobra, lecimy. Dom dla syna Paliona musicie zrobić, bo jak nie zrobicie, ja ocenię, gdzie mi się będzie mieszkało lepiej, gdzie mi się będzie żyło lepiej. A zobaczymy. Więc tak, tutaj jak widzimy, no widzimy tutaj łeb w łeb idą chłopcy. No naprawdę zaciekła rywalizacja. Widać, że hormony buzują. Tutaj chyba to. Hormony buzują. to się będzie działo. Moi drodzy, no na razie tutaj, nie wiem, przewaga trochę Paliona, tutaj... Jezus święty, dlaczego niby jego przewaga? Co on takiego znowu zrobił, no? Ale faktycznie, tutaj u DEYV-a widać taki taką solidny, że tak powiem, budulec. Widać już jakieś zarysy, jakieś kąty tutaj. Nie wiadomo, no, no, dzieje. To mi się podoba, tak? Możesz mi mówić, no. Tak możesz mi mówić, no. Tak. Tutaj wygląda w porządku, no ale u Pawła wygląda to troszeczkę lepiej, no nie oszukujmy się. Jezus święty, przecież jak można zbudować lepszy domek z takich materiałów, no. Nie wiem, ja tu buduję ostateczną... On się nie poddaje, do końca walczy tutaj. Walczy tutaj z Pawłem, kto zwycięży. Jeżeli tutaj ostatnie zwycięstwo równa się wygrana w całych zawodach. Zaraz zobaczymy, czy DEYV już skończył, jeszcze chyba nie. Czy jeszcze tak, powiedz mi. Dobra, ja już skończyłem. Dobra, dobra, spoko, no ja już skończyłem, no ja nie wiem, co tu można... Nie wiem, co tutaj można go... Ja tu zaraz zobaczę, bo ty miałeś ograniczone słowo, co tutaj rozumiem. No bardzo taki otwarty teren widzę. Taki czarny dosyć, ale muszę powiedzieć... Czarny? Trzeba było lepsze przedmioty dobrać, dobra, Paweł skończyłeś? Tak. Dobra, ocena. Chwila, ja tutaj muszę wejść. Wejdźcie do domku obydwaj. Ale tutaj nie ma dachu! Ale wiesz co? Ja powiem w ten sposób. Tak? Tutaj nie musi być dachu. Wystarczy, że w tym domku będzie Palion. Jak to będzie Palion... Jezus, no ale co to jest w ogóle za głosowanie? Jezus święty, dobra, gom na PvP, idziemy. Ostatnia konkurencja to PvP, prawda? Dobra, na tej konkurencji zawsze się odkuwam, Tu, PvP, dobra, chwila. Dobra, trzeba... Nie wolno tak, nie ma. Odłóż sobie, Paweł, tutaj wszystkie, znaczy itemki, które po prostu, no nie musisz wszystkie odkładać. Wystarczy po prostu, że po prostu będziesz miał złoty miecz i nie będziesz miał zbroi, prawda? To już wystarczy, w sensie czekaj. Masz skrzynkę, młody, weź no kopsnij skrzynkę. Daj, żeby można było włożyć i ty, dobra, okej. Ogólnie chciałbym tylko powiedzieć tyle, że Paweł teraz zostaniesz rozgramiony, ponieważ ja w PvP nie mam sobie równych, także... Ej, wygrał w jakiejś konkurencji? No, oczywiście... Walić was. Dobra. Panowie, PvP, ej, Paweł, chodźmy na jeden zakład, bo przegrałem w każdej konkurencji, ale zrobimy tak, jeżeli wygram z tobą 3 razy w PvP pod rząd, to wtedy ja wygrałem odcinek, ale jeżeli ty wygrasz chociaż raz, to wtedy przegrałem. No dobra. No jesteś dobra? Uwaga, czy jesteście gotowi? Ale jestem gotowy. No, jestem gotowy. Dobra, jak strzelę łukiem, to lecicie. Dobra. Ja nie widzę łuku, ale go widzę. 3, 2, 1, go! Lecicie tutaj! Tu! Daj Palion, tutaj biją się! Jaka to znacie walka? Kto wygra? Kto przegra? Biją się na ulicy! Aaaa, nie! Dlaczego tak się dzieje, no? Jakim cudem ty nie dostałeś z tego miecza, no? Boże święty, no jak to się dzieje? Ja nienawidzę tych odcinków. Jezus święty, dobra, uznaję ci wyższość, no Jezus, no Palion był lepszy. Moi drodzy, zakupuję się pod siebie, no 2 razy przegrałem już pod rząd, no. Ej, Dawid wygrał jakąś konkurencję w tym filmie. Nie wiem, ale widzowie, jest to co najmniej smutne, więc pocieszcie mnie łapką w górę, no oczywiście, moi drodzy, widzimy się w następnym odcinku, to na tyle dzisiaj. Subskrybujcie nasz kanał, wpadajcie do chłopaków, widzimy się jutro. Smutno mi, do usłyszenia, elo!